Do Państwa tutaj, bliżej do nas. Rozpoczniemy dzisiejszy dzień. Będzie dzisiejszy dzień prowadziła Agnieszka. Za chwilę jej oddam mikrofon. Ale chciałbym Państwa poinformować, że to już w tym roku czwarty raz spotykamy się z folklorem i nie tylko. W tym roku także muzyka folkowa. Także muzyka folklorystyczna, może dawna, może tak to nazwę, ale w nowszym wykonaniu. Za chwilę tutaj na scenie wystąpią zespoły folkowe, a po nich będą występowały zespoły folklorystyczne, które już tutaj do nas jadą, a tych zespołów jest 5. Ja tylko tak wstępnie powiem, Agnieszka będzie trochę o nich mówiła. Jest to zespół z Serbii, z Rumunii, z Nowej Zelandii. Będą zespoły także z Polski. Także zapraszamy tutaj do nas bliżej. Oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość, żeby jeszcze usiąść sobie tutaj na krzesełkę, to zapraszamy. Oczywiście widzę, że też, o, machamy tam, machamy na kocyk. Bardzo dobrze, mamy kocyk. Dziecko już przygotowuje się do zespołu folklorystycznego, Grzechotka już jest, bardzo dobrze. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie, zespół Ludożercy, którzy za chwilę tutaj do nas na tej scenie zaimprowizowanej tutaj na skansenie zaraz wystąpią. I często na wsiach się mówiło, panie, nie bójcie się, te Ludożercy to w innej wsi. I tak ze wsi do wsi okazuje się, że Ludożerców nie ma, a jednak, przynajmniej dwa w Polsce, takie Ludożercy są. Drodzy Państwo, cieszymy się, że możemy zagrać w tym pięknym miejscu. Kiedyś nam się zdarzyło niedaleko w Siedlcu grać, też było miło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba repertuar. Zagramy na początek utwór, którego autorem jest Tomek. I będzie trochę taka nutka czarnego humoru. Będziemy go przeplatać z folkiem bałkańskim, głównie kojarzonym z właśnie Węgrami i Rumunią. Na początek właśnie troszkę takich kabaretowych klimatów. Myślę, że już możemy zaczynać. Tak, na początek zupełnie coś tak, żeby trochę podkręcić krew. Chociaż niektórym bohaterom w tym utworze krew już odpłynęła. Mamy bas? Już całe chmary, bo ja jestem doskonały, przysmak dla nich, no bo w końcu jestem trup. Właśnie mi odpadła ręka, kiedyś to by była męka, lecz od dawna obcy jest mi ból. Teraz mam już wreszcie spokój, nikt mnie nie obśmiewa z boku, nie obchodzi mnie nic, bo ja jestem trup. Mnie nie chciała, każda tylko wyśmiewała, a od kupli dostała w dół. Każdy z paczki mnie wykluczał, a ja pragnąłem uczucia. Teraz tym dam luzik mam, bo jestem trup. Chcąc być silnym wciąż ćwiczyłem, ale szybko się męczyłem, lekarz.
zapraszam tutaj do nas bliżej. Chcielibyśmy ogłosić werdykt, bo przed chwileczką ocenialiśmy potrawy. O, sorry. Nie wiem, jestem ciekaw, co byście tam dodawały do tej potrawy. Żeby smakowało! No, żeby smakowało, dobrze, ale widzi pan, język mi się blącze. Ja was sprawdzę później, czekajcie. Ale właśnie tam jakieś grzyby były też, tak? Mam nadzieję, że nie halucynki. Śledziu, dobrze. Proszę państwa, oczywiście przeczytam werdykt. Komisja w składzie. Pani Marta, pan Sebastian, pani Jadwiga i pan Jarosław. Przeszliśmy te wszystkie potrawy wspaniałe. Jeżeli ktoś z państwa mógł skosztować je później jeszcze, to myślę, że podzielicie się z nami też swoimi uwagami, zresztą z paniami, tak, uwagami. Ale no niemniej trzeba było wybrać. No oczywiście dwa pierwsze miejsce, trzy pierwsze miejsce są najważniejsze. Pierwsze, drugie, trzecie, ale oczywiście wszystkie koła gospodyń otrzymują nagrodę i nagrodę pieniężną. Także myślę, że coś z tymi pieniążkami będziecie mogły sobie zrobić. A po degustacji 9 potraw i były to koła gospodyń, Niałek Wielki, Karpicko, Obra, Tłoki, Wroniawy, Kębłowo, Chorzemi, Adamowo, Nowy Widzim. Jeszcze kogoś opuściłem? Chyba wszyscy. Wszystkie. Tak, tak. Taki jest nasz werdykt. Trzecie miejsce. A, może jeszcze. Zwracaliśmy uwagę na ilość pyry w potrawie, tak? Było to dosyć ważne, bo to przede wszystkim mówiliśmy o tych potrawach. Nie mówię, że słodkie było bardzo dobre, no ale dobra. Ale cóż. Dobrze. Trzecie miejsce. Zapraszam do nas. Koło gospodyń wiejskich Obra, Pasztet Ziemniaczany. Zapraszamy panie tutaj. Gdzie tutaj te panie są? Obra. Łebra. Gdzie Łebra? Idzie Łebra. Drugie miejsce. Sałatka Ziemniaczana. Ale teraz która, nie? Właśnie. Drugie miejsce. O, tam najpierw wręczę trzecie miejsce. Zapraszam sałatkę ziemniaczaną. Koło gospodyń Kębłowo. Cambridge. Gdzie to Cambridge? O, idzie, biegnie pani z Kębłowa. No i teraz najważniejsze, pierwsze miejsce. No i pierwsze miejsce. Nie będę pytał, jak państwo uważają, bo faktycznie podniebienie ma każdy inne, każdemu co innego, ale muszę powiedzieć, że tutaj byliśmy, że tak powiem, bardzo zgodni, jednomyślni. No i jak państwo uważają? No właśnie, ta kiszka ziemniaczana, zapraszamy, tak jest. Moje drogie panie, teraz dostajecie tę główną nagrodę, pędzicie do domu, robicie jeszcze raz i przyjeżdżacie z powrotem. Bo zabrakło tej kiszki chyba, o ile wiem. Tak jest, duże brawa. Serdeczne dzięki wszystkim kołom gospodyń. Zapraszam przedstawicielki Niałka Wielkiego. Zapraszam, Niałek Wielki, przedstawiciele. Zapraszam Karpicko, Obre, Tłoki, Wroniawy, Adamowo, Nowy Widziem. Zapraszam przedstawicielki wszystkich kół, bo chcielibyśmy wam wręczyć też, jak to mówię, koperty. Pod stołem. Dziękujemy wam bardzo. Państwa jeszcze raz bardzo proszę o duże brawa, bo naprawdę my zapominamy o tych potrawach, a naprawdę dużo rzeczy można. Bardzo dobre były. 100 par tancerzy, studentów. Grupa prezentuje tradycyjne tańce transylwańskie. Zespół Szarka Lab brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach. Od 1995 roku dał 340 koncertów w 16 krajach europejskich, takich jak Węgry, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Francja,
Słowacja, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Chorwacja, Słowenia, Serbia, Grecja i Portugalia. Serdecznie zapraszam na występ. Yeah.
あ、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